Pan panów i król królów. Nie da się wpiętać temu frajerowi dziobu. Pamiętaj, że Bóg jest żywy. Pamiętaj, że to nie religia. Nie da się wkręcać w ten cały system kleru. Zamordowałem człowieka, kiedy miałem 17 lat. Handlowałem narkotykami. Byłem człowiekiem, który umiera trzykrotnie od kokainy na ulicach tego miasta. Wszyscy mnie skreślili. Ale kiedy przyszedł do mnie Jezus, on wystarczy, że weźmiesz. Przyjdź do Boga. Weź łaskę. Przez wiarę. Dalej. Słyszycie Ewangelii? Bo widzę, że się przytrzykujesz. Ja po polsku niedobro mówię. Aha, nie za dobrze. A skąd jesteś? Z Białorusi. Białorusi? A rozumiesz, co ja co do ciebie mówię? Tak, troszkę. Troszkę. To wiesz, co to znaczy słowo Ewangelii? Tak. Chciałem ci ją pokrótce nakreślić, jeśli mogę. Opowiedzieć ci o niej. Jehowy, bracie Jehowy, braty Jehowy. Nie Jehowy, nie, my nie Jehowy, my protestanci. A, protestanci, dobrze. Protestanci. Jehowy nie, Jehowy to stoją tam po drugiej stronie i nam robotę zakłócają. Tak, to postaram się najprostszymi słowami. Adam grzeszył. I wszyscy utraciliśmy w oczach Bożych chwałę. Nikomu nie mamy chwały Bożej i idziemy wszyscy do piekła. Rozumiesz? Tak. Ale Bóg w swojej łaskawości, ja ci to wszystko skrócam do maksymalnej części. Dał nam Jezusa Chrystusa, wszedł na ziemię i umarł za nasze grzechy, żeby ten, kto w Niego uwierzył w to, że Jezus zmarł za jego grzechy i że trzeciego dnia zmartwychwstał, miał żywot wieczny, czyli trafił do nieba. Nie ma innej drogi. Rozumiesz wszystko, co powiedziałem? Tak, tak. Nie ma innej drogi. Twoje uczynki, jeżeli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, nic nie znaczą dla Boga. Bo to jest napisane wszystko w listach Pawłowych, że żadnych uczynków nie można jakby wejść do Królestwa Niebieskiego, nawet jakbyś miał tylko jeden grzech. Każdy człowiek zgrzeszył, tylko Chrystus nie zgrzeszył, ale każdy człowiek zgrzeszył i ten grzech powoduje, że jesteśmy w oczach Boga skreśleni. Ale jak wierzymy w Jezusa, jesteśmy usprawiedliwieni. I dzięki tej wierze w Jezusa Chrystusa możemy mieć jakby żywą relację z Bogiem tutaj na ziemi i wejść do Królestwa Niebieskiego. I to jest sedno całej Ewangelii. I potem ochrzczeni zostaniemy, bo to u nas na przykład jest kościół katolicki, no to tam się chrzci dzieci, tak? Ale dziecko nie jest jakby świadome tego, nie może przyjąć świadomie Chrystusa. Ale wy poważajcie prawosławne wiarę. Tak, prawosławie rozumiemy, poważamy wszystkie chrześcijańskie jakby religie. Tłumaczymy tylko ludziom, że Bóg to nie jest w pewien sposób, że Boga się nie odnajdzie przez pewne praktyki religijne, rozumiesz? Że chodzenie do kościoła wcale nie równa się z tym, żeby mieć żywą relację z Bogiem. Bóg, kto On jest? Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Szedł w postaci Boga. Jezus to jest Syn Boży. No Syn Boży, ale jest też ale Bóg. Ale sam Bóg, to jest Bóg. Bóg jest Trójcy, bo sobie Trójcy. Czyli Ducha Świętego, Bóg, Duch Święty i Chrystus. Kiedy został już wyniesiony do Królestwa Niebieskiego, tak? Ja myślę tak, to Bóg to jest swoboda. Racja, Bóg to też jest wolność.